Takie nietypowe urządzenie stanęło po czeskiej stronie na moście w Cieszynie. Nawet nie wiem, co to jest. Kręci się, proszę pani, korbką i gra muzykę, polską lub czeską. Ojej, to zakręcimy. Proszę bardzo. Idziemy kręcić. I tu wybieramy. 24 pytania o czas. I tak. Jest poezja i utwór. Bardzo fajna sprawa. Podoba się pani? Podoba mi się. W związku z tym, że muzyka nie zna granic, to ta płynąca z mostu łączącego Polskę i Czechy może trafić w gusta każdego. Nic innego k tomu nie mam, bo jsem to ještě nikdy neviděla ani neslyšela, takže pro mě to je novinka a myslím si, že to bude super. To poeziomat, czyli metalowa tuba na korbkę, która uruchamia mechanizm odtwarzania wierszy, piosenek czy opowieści, zarówno po polsku, jak i po czesku. Pomysłodawcą takiej formy wprowadzenia kultury w przestrzeń publiczną jest czeski aktywista Ondrej Kobza. 10 lat temu w Czechach rozpocząłem projekt Fortepian na ulicach i robiłem go cały czas. Ustawialiśmy fortepiany na dworcach kolejowych, lotnisku i na ulicach i zadałem sobie pytanie, jaki jeszcze obiekt może przyciągnąć ludzi. Ten przyciąga, bo mieszkańcy podchodzą, oglądają, choć nie wszyscy wiedzą, jak to wszystko działa. Ja się cieszę, że poezja, bo poezja przecież upiększa nasze życie, a my jesteśmy w Cieszynie bardzo bogaci w tych poetów po jednej, po drugiej stronie, że wymienię Renatę Puclacher, Nohawice, czy po naszej stronie Jerzego Kronholda, czy Zbyszka Macheja. Ale nie tylko tych artystów można posłuchać. Są tu też na przykład Ewa Farna, Władysław Sikora, Petr Ligocki czy Bogdan Trojak. I choć na razie nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, do czego służy to urządzenie, to już wkrótce nie powinno tu być, jak w czeskim filmie.